Szanowni Państwo, wróciliśmy. Długo czekałem, żeby to ogłosić, ale w końcu mogę Was zaprosić na magazyn skrótów czwartej ligi. Pierwszym spotkaniem, które przeanalizujemy sobie po tak długiej przerwie, będzie starcie Józefowi Józefów z Sokołem Serock. Gospodarze przystępowali do tego starcia z dorobkiem 16 punktów, goście mieli 8 oczek mniej. Jak widzimy, pierwszą bramkę w tym spotkaniu strzelili zawodnicy Józefowi, 47 minuta, dośrodkowanie z rzutu wolnego autorstwa Piotra Grobera, prosto na głowę Łukasza Nowaka Utkę i mieliśmy 1-0. Sekwencja udanych zagrań gospodarzy, bo w minucie 50 do rzutu karnego podchodzi Jakub Malinowski. Pewny strzał prosto w okienko. No i licznie zgromadzeni kibice mieli naprawdę spore powody do zadowolenia, bo ich drużyna wyglądała znakomicie. Tym bardziej, że dwie minuty później kolejne dośrodkowanie, bardzo dobre dośrodkowanie, które na bramkę zamienia Filip Pietrusiewicz. W 52 minucie mieliśmy już 3-0, no ale wtedy przebudzili się goście. 10 minut później rzut rożny, jak widzimy, troszeczkę zakotłowało się w polu karnym. Dośrodkowanie na dalszy słupek, no i całą akcję zamyka Patryk Olszewski. Dwóch rywali skakało do głowy z Patrykiem, ale górą zawodnik z Serocka. No i mieliśmy pierwszą bramkę dla drużyny gości, która kolejną bardzo groźną akcję wyprowadziła w minucie 76. Przejęcie piłki w środkowej części boiska, akcja toczy się lewą stroną, zejście do środka. Dobrze dostrzeżony Patryk Olszewski, który finalizuje akcję, ale to była już ostatnia bramka w tym spotkaniu. My kibice możemy być bardzo zadowoleni, ponieważ 18. kolejka obfitowała w arcyciekawe zestawienia. No i teraz jedno z nich przed nami. KTS Weszło Warszawa kontra lider rozgrywek Wisła 2 Płock. Warszawianie w zaległej kolejce ulegli ząbkowi ząbki. No i tutaj na pewno chcieli wrócić na zwycięską passę. Okazja znakomita, domowe starcie, ale też rywal z najwyższej półki, lider rozgrywek Wisła 2 Płock. Widzimy pierwsza groźna sytuacja, 28 minuta. No i Filip Kraska po raz pierwszy tak naprawdę tego dnia poważnie sprawdzony. Przenosimy się do minuty 44. No i tutaj pierwsza kontrowersyjna sytuacja. A dlaczego, za chwileczkę Państwo zobaczycie. W polu karnym gości pada Marcin Burkhardt. Faulował zdaniem pana arbitra Łukasz Mościcki. No właśnie, czy faulował, to jest główne pytanie. Dajcie Państwo znać w komentarzach, co sądzicie o tej sytuacji. Pan arbiter wskazał na 11 metr. Do piłki podchodzi Michał Kielak i bardzo pewnym strzałem tuż przed przerwą daje prowadzenie gospodarzom. Zdobywa Michał tak zwaną bramkę do szatni. Rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania, 49 minuta, tym razem centra gości. Główkował zawodnik Nawciarzna, ale też obok słupka Mielcarz nie musiał interweniować. 56 minuta tego spotkania, akcja KTS-u Weszło, no i nowy nabytek Ishmael Bajdu, powiedzmy sobie szczerze. No tutaj już powinien wpisać się na listę strzelców, ale trafiony Kraska po raz kolejny wychodzi obronną ręką ze starcia z zawodnikiem gospodarzy. No a tutaj druga, powiedzmy sobie szczerze, kontrowersja tego dnia. Tym razem sytuacja w polu karnym KTS-u Weszło Warszawa, pada zawodnik Wisły, no i zdaniem arbitra tutaj faulował również Ishmael Bajdu, rzut karny, który wykorzystuje Mateusz Lewandowski, mieliśmy 1-1, ale radość gości nie trwała zbyt długo, bo już dwie minuty później piłka przejęta przez Burkharda, futbolówka dostarczona do Ishmaela Bajdu, jeszcze starał się jakimś cudem interweniować defensor Wisły Płock na linii, ale się nie udało, piłka wtoczyła się do siatki, no i Ishmael Bajdu, możemy powiedzieć, odkupił winę za sprokurowany rzut karny. Kolejną bardzo ciekawą akcję ofensywną gospodarze zaprezentowali w 80 minucie, zagranie na prawą stronę, mnóstwo miejsca miał Oskar Pyrzyna, a jak wiemy, on potrafi znakomicie uderzyć z dystansu, dobitnie przekonali się o tym Nawciarze, za dużo miejsca zostawione, Pyrzyna ustala wynik tego spotkania na 3-1, dla KTS-u Weszło Warszawa. Przenosimy się do Jedlińska, gdzie swoje domowe spotkania rozgrywa drogowiec Beniaminek z Jedlińska, czekający wciąż na pierwsze punkty w czwartej lidze. No i czy udało się je zdobyć w domowym spotkaniu z Ząbkowią Ząbki? Przekonamy się za chwileczkę. Jak na razie oglądamy sytuację z 10 minuty. No i w lepszych nastrojach goście, ponieważ bramkę zdobywa grający z numerem 17 Maciej Kęcel. Kilka minut później Ząbkowie miała szansę na podwyższenie wyniku, ale tutaj obronną ręką z tego starcia wychodzi golkiper gospodarzy. To nie było starcie, gdzie Ząbkowia dominowała, a drogowiec się tylko bronił. Otóż nie właśnie, gospodarze również atakowali, stwarzali sobie groźne sytuacje, czasami brakowało precyzji, czasami brakowało szczęścia, jak tutaj po tym strzale zawodnika gospodarzy, no oczywiście temu szczęściu pomógł znakomicie Filip Adamczyk, piękna interwencja bramkarza Ząbkowi, Adamczyk potwierdził swoją klasę już w drugiej połowie, po raz kolejny interweniując znakomicie.
sytuacja dla drogowca Jedlińsk. Ostatnia tak naprawdę groźna w tym spotkaniu. No i tutaj zabrakło właśnie tego szczęścia. Piłka trafiła w słupek. Ząbkowia wygrywa 1-0. Kolejnym spotkaniem, któremu się przyjrzymy, jest mecz Mazowi-Mińsk Mazowiecki z Błonianką Błonie. Jak widzimy, starcie rozgrywane na sztucznej murawie. No i bardzo jestem ciekaw, kto poradził sobie lepiej w takich warunkach. Akcja Wojciecha Trochima, centra w kierunku Michała Bondary. Bondara nie wiem, czy tutaj uderzał, czy zgrywał, ale piłka przeleciała obok słupka, także niebezpieczeństwo zażegnane. Przejęcie piłki, zagranie na lewą stronę. Pierwsza tak naprawdę obiecująca akcja Błonianki Błonie. No i powiedzmy sobie szczerze, cała sytuacja zapowiadała się przednio, ale o finalizacji szybciutko zapominamy. Odpowiedź gospodarzy, chciał ekwilibrystycznie zagrywać Wojciech Trochim, Przybecki do Bondary, a Michał zrobił to, co potrafi robić najlepiej w polu karnym rywali, czyli zdobywa bramkę na 1-0, troszeczkę przypadkowa asysta, ale takie bramki też trzeba zdobywać. 1-0 prowadzi Mazowia-Mińsk Mazowiecki. Przenosimy się do drugiej połowy tego spotkania. Naciskali gospodarze. Akcja z lewej strony. Piłka mniej więcej na 13 metrze. No Wojciech Trochim uwielbia tę klepkę, ale tym razem nie trafił. Strzał ponad poprzeczką. Odpowiedź Błonianki. Trzeba powiedzieć, że goście zdecydowanie bardziej wykorzystywali lewą flankę. Tam więcej akcji ofensywnych. No i tutaj niewiele brakowało, żeby Mateusz Łysik został zaskoczony, ale cały czas utrzymywało nam się jednobramkowe prowadzenie gospodarzy. Ten wynik mógł się zmienić, gdyby tylko rzut karny wykorzystał Łukasz Broś. Rzadko się to zdarza, żeby powstrzymać Łukasza Brozia, ale tutaj tej sztuki dokonał golkiper Błonianki. No i to był ostatni akcent tego spotkania. Mazowia skromnie, ale wygrywa. Wilga Garwolin, podbudowana zwycięstwem w zaległym spotkaniu, liczyła na kolejny komplet punktów. Na drodze podopiecznych Karola Zawadki stanął Ursus Warszawa. 8 minuta tego spotkania, zagranie do Emanuela Obiego. Dysponuje on znakomitym przyspieszeniem, ale tutaj zdecydował się wycofać do Kiryla Szakurału i jak się okazało, była to kapitalna decyzja. No strzał niesamowity, ta piłka idealnie leciała w samo okienko. No i powiedzmy sobie szczerze, bramka być może najładniejsza w ogóle zdobyta w poprzedni weekend na mazowieckich boiskach. Dajcie znać, być może widzieliście ładniejsze trafienia, ja raczej nie. Akcja Ursusa Warszawa, strzał, ale dosyć wyraźnie nad poprzeczką. Tutaj tylko obserwował sobie golkiper gospodarzy, jak piłka przelatuje bardzo wysoko. Jeszcze jeden strzał właśnie gości, którzy przede wszystkim skupili się na próbach z dystansu, ale jak widzimy, zdecydowanie brakowało tutaj precyzji. Gospodarze w odpowiedzi, którzy dobrze wyglądali w elemencie kontrataku, naprawdę tworzyli bardzo groźne kontry i tutaj niewiele zabrakło strzał w słupek. Wilga stworzyła sobie jeszcze jedną groźną sytuację, piłka drogi do siatki nie znalazła, ale gospodarze zgarniają cenne 3 punkty. Chyba wszyscy się zgodzimy, że Mszczonowianka Mszczonów to zdecydowanie jedna z największych rewelacji pierwszej rundy rozgrywek czwartej ligi. No i Mszczonowianie chcieli podtrzymać ten status w wyjazdowym spotkaniu z Oskarem Przysucha. Ale to gospodarze lepiej weszli w to spotkanie. Oglądamy sytuację z 9 minuty. No i tutaj nastrzelony graczem Mszczonowianki piłka trafiła w jego dłoń. Pan arbiter wskazuje na 11. Miał na rękach Leszczyński, ale ten strzał Tomasza Bogołębskiego naprawdę precyzyjny. No i 1-0 prowadzi Oskar. W odpowiedzi Mszczonowianka, dośrodkowanie, piłka ląduje przed polem karnym. Groźny strzał, no ale też bardzo ładna interwencja Wieczorka. Rzut rożny dla Mszczonowianki, uderzenie głową. Wszyscy bacznie obserwowali, jak piłka zmierza w kierunku bramki, ale koniec końców do siatki nie wpadła. Uderza Petarz z rzutu wolnego, no ale strzał w środek zdecydowanie ułatwił interwencję Wieczorkowi. No i oglądamy sytuację z minuty 69. Nieporozumienie na linii Leszczyński defensor, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Skorzystał Damian Machajek, ustalając wynik spotkania na 2-0 dla Oskara. Wisienką na torcie dzisiejszego magazynu będzie pojedynek KSC Katroszyn z Hutnikiem Warszawa. Troszyn w roli gospodarza, no ale tutaj gościnnie na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Przasnyszu rozgrywane było to spotkanie. Minuta 12, akcja gości, centra w pole karne. Tutaj stara się przedrzeć zawodnik Hutnika. Niezbyt dobre wybicie defensora z Troszyna. Kocioł w polu karnym, w którym najlepiej odnajduje się Maksymilian Wogtmann. No powiedzmy sobie szczerze, tutaj duża nagana należy się defensywie Troszyna, nie mogą dopuszczać do takiej sytuacji. Ale w odpowiedzi ofensywa Troszyna odrobiła lekcję. Minuta 22, rzut karny, do którego podchodzi Edgardo Ruiz. No i Kolumbijczyk w swoim stylu bardzo pewnie doprowadza do wyrównania. I tak naprawdę po 25 minutach rozpoczęliśmy całą zabawę na nowo. Troszyn z kolejną groźną sytuacją. Jest już gracz w żółtej koszulce w polu karnym, jest on faulowany. No i druga 11, co ciekawe, zmiana wykonawcy.
No i jak widzimy, nie był to najlepszy zabieg, ponieważ broni Jan Balawejder, ale też podkreślmy tutaj klasę golkipera Hutnika. Świetnie wyciągnął się Balawejder i obronił ten strzał. Niewykorzystana jedenastka przez gospodarzy, to swoją szansę mieli goście. Do piłki podchodzi Erwin Nowik. No i Nowik, jak to on? Bardzo mocno w środek, ale najważniejsze, że skutecznie. Jednobramkowe prowadzenie do przerwy dla Hutnika Warszawa. Ten stan zmienił się w minucie 50. i ponownie w roli głównej Erwin Nowik, centra z rzutu rożnego i świetne uderzenie głową. Duma Bielan miała już dwubramkową zaliczkę, ale warszawianie nie zatrzymywali się, atakowali. No już 6 minut później mieli trzybramkowe prowadzenie, a to za sprawą pięknego uderzenia Patryka Koziary. No nic nie mieli do powiedzenia w tej sytuacji. Gospodarze kapitalnie rozmontowali, ale powiedzmy sobie szczerze, też świetnie oglądało się tego dnia Dumę Bielan. Grali koncertowo, a w Troszynie mnożyły się błędy w defensywie, tak jak tutaj w akcji z 69 minuty. Finalizuje to wszystko Paweł Giel, piłka mniej więcej na 17 metrze, piękne uderzenie Giela, mieliśmy już 5-1, Troszyn rzucił się do odrabiania strat w końcówce tego meczu, najpierw 86 minuta Konrad Drężek zdobywa bramkę na 2-5 patrząc z perspektywy gospodarzy, a w doliczonym czasie gry mieliśmy jeszcze jedną jedenastkę. Piłkę na 11 metrze ustawił Kacper Matusiak, bramkę zdobył, ale to by było na tyle. Hutnik wygrywa bardzo prestiżowe spotkanie. Na grafice mamy komplet rezultatów 18 kolejki. Skromne zwycięstwa Mazowi, Ząbkowi i Wilgi Garwolin. Aż 8 bramek padło w starciu Troszyna z Hutnikiem Warszawa. No i też w kolejnym hitowym pojedynku górą KTS weszło Warszawa. A teraz zerknijmy sobie na ligową tabelę. Jak widzimy, dalej na czele Wisła 2 Płock, ale już tylko jeden punkt przewagi nad Ząbkowiem i Hutnikiem Warszawa. Spłaszczyła nam się bardzo mocno tabela w czubie. Jak widzimy, Mazowia Mist Mazowiecki będąca na 7 miejscu ma już tylko 6 punktów straty do lidera. Na dole bez większych zmian 11 punktów Raszyna, 8 oczek Masoku Serc, no i Drogowiec i Jedlisk cały czas bez zdobyczy punktowej. A teraz zerknijmy sobie, co czeka nas w najbliższą sobotę, ponieważ to właśnie 16 marca zostaną rozegrane wszystkie spotkania 19 kolejki. Rozpoczniemy o 12.30 w Mszczonowie, gdzie Mszczonowianka zagra z KS Raszynem, a kolejkę zakończy batalia Markowi Marki z KTS-em weszło Warszawa. Jeśli chodzi o niekwestionowany hit właśnie tej tury spotkań, no to pojedynek lidera i wicelidera, a więc Wisły 2 Płock z Ząbkowią Ząbki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się po tak długim rozbracie z tymi rozgrywkami. No i oczywiście już zapraszam Was na najbliższy magazyn, który oczywiście za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko.